Panów lecz czary i strój nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu. Miejsce, w którym się znajdujemy, w dniach 4-6 lipca 1916 roku odbyła się największa bitwa stoczona przez legiony polskie przeciwko wojskom rosyjskim. W bitwie tej brały udział wszystkie trzy brygady legionowe. Walki miały bardzo zacięty charakter. Tutaj właśnie po raz pierwszy Rosjanie użyli ognia huraganowego artylerii, czego świadectwem są znajdowane bardzo licznie do dnia dzisiejszego wszelkie odłamki artyleryjskie, szczątki zapalników, czy liczone tutaj w setkach tysięcy szrapnelowe kulki. Żołnierze Legionów stacjonowali w tym miejscu przez ponad pół roku, od jesieni roku 1915 właśnie do największej bitwy, jaką stoczyła ta formacja w historii swojego istnienia. W dwudziestoleciu międzywojennym Kostiuchrówka była znana w całej Polsce. Organizowano rajdy szlakiem walk, a na obchody rocznicowe do wsi zjeżdżały tysiące ludzi. W wyniku II wojny światowej Kostiuchrówka znalazła się poza granicami kraju. Władze sowieckie usiłowały zabić pamięć o polskich żołnierzach walczących na tym ziemi. Do dziś nie odnaleziono cmentarza leżącego na terenie kołchozu, doszczętnie zniszczonego i zaoranego pod pole uprawki. Pamięć o bitwie wraca za sprawą harcerzy, przyjeżdżających tu rokrocznie, by remontować się pod pole. Początek jest dość niebywały, ponieważ tutaj ze wsi Kostiuchrówka nauczyciel, dyrektor szkoły napisał do Polski list w 1992 roku, który różnymi kolejami losu trafił, i ten list mówił o tym, że popada tu w zapomnienie cmentarz legionowy właśnie w Kostiuchrówce. Ten list kolejnymi tam dziwnymi kolejami losu trafił do Zgierza, do harcerzy. Podjęliśmy ten temat. Pierwszy obóz odbył się w 1998 roku. Od dawna planowałam przyjechać na Ukrainę, jednak zawsze coś wypadało, coś było nie tak. Musiała nastąpić pewna zmiana planów. Nareszcie jednak udało się. I 3 lata temu, w połowie sierpnia, przyjechałam po raz pierwszy na Ukrainę. Wszyscy znajomi opowiadali mi, że te obozy są niesamowite, że w dzień się pracuje, wieczorami przy ognisku siedzi, że gra gitara całe noce. To było niesamowite, wyobrażać sobie takie życie, wyobrażać sobie te cmentarze, które remontujemy i później przeżyć to. Głównie dla tej gitary, dla tej pracy i dla tej idei tego obozu przyjechałam tutaj. Skonfrontowanie z rzeczywistością nie było trudne. Pokryło się dokładnie z opowieściami przyjaciół. Polski las. To tu, naprzeciwko jednego z wielu rozsianych po okolicy cmentarzy legionowych, mamy swoje obozowisko. Pierwsze dni spędzamy na rozstawianiu namiotów, budowaniu kuchni, umywalni, tworzeniu bramy i ogrodzenia. Obóz stanowi bazę wypadową do Kowla, Maniewicz, Wołczecka, Koszyszcz, Jeziornej i wielu innych cmentarzy, często odległych o kilka godzin jazdy autokarem. Tutaj śpimy, jemy śniadanie i kolację, myjemy się. Czasem znajdujemy chwilę na porządki, rozrywkę czy sen. Ja jestem też na górze w Kowlu. Jest to cmentarz, o którym ludność miejscowa w ogóle nie ma pojęcia. Jeżeli pytam o polski katolicki cmentarz, to zaprowadzam nas do innego cmentarza, ale też w miejscu Kowlu. Pracujemy tutaj już 5. rok.
Od 4 lat mam możliwość prowadzenia grupy, która zajmuje się odnową tego cmentarza. Wszystko co widzicie to efekt, wszystkie te krzyże to efekt naszej pracy. Każdy jeden został wniesiony na plecach któregoś z harcerzy. Większość tych mogił była powywracana, pokrzywiona, prostowaliśmy je, właściwie już w tym roku nie widzę nic, co możemy bardziej poprawić. Cmentarz ten powstał w latach 20. Zbudowano przez polskich żołnierzy, każdy grup jest z jednej sztancy. Na zbrojenia wykorzystano drut kolczasty. Który często, często go napotykaliśmy, bo część mogił trzeba było rozbić, były w tak koszmarnym stanie. Innym problemem jest też widownia tam, która ta eksploatacja pozbawiła nas połowy cmentarza. Wiele naszych chłopców jest gdzieś tam porozrzucanych i ich resztki. Podczas II wojny światowej biegła ten linia okopów, dlatego wiele krzy mogił jest poznaczona, dodajmy po kulach lub rozszerzona granatami.